Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam i zapraszam w audycji Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest pan Wojciech Szymański, prezes Ciechanowskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, serdecznie witam. Przed nami 14. Ciechanowska Wystawa Gołębi Rasowych. Powiedzmy, kto jest organizatorem tej wystawy? No, jak zwykle to jest Ciechanowski Związek Hodowców Gołębi Rasowych w Ciechanowie, reprezentowany przeze mnie i przez grono założycieli. A gdzie i kiedy odbędzie się wystawa? Wystawa odbędzie się w dniach 6-7 lutego w ulica Czarneckiego w szkole, zespole szkół numer 2 w Ciechanowie. Na hali sportowej, tak dokładnie. I w jakich godzinach będziemy mogli przyjść i podziwiać gołębie? Zapraszam wszystkich serdecznie. W sobotę od godziny 6.30 sprzedaż nadwyżek hodowlanych do godziny 14, a dla zwiedzających od godziny 8 do godziny 14 i w niedzielę też 6.30 dla sprzedających nadwyżki hodowlane, a dla zwiedzających od godziny 8 do godziny 14. Zapraszamy serdecznie. Dzieci i kobiety, wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich. Zapraszamy gorąco. A kto przyjedzie na wystawę do Ciechanowa i co będziemy mogli zobaczyć, podziwiać? No do Ciechanowa przyjedzie 73 wystawców, którzy wystawią 47 raz gołębi, które dają nam 850 sztuk wszystkich eksponatów wystawowych na sali. No to koledzy z Warszawy, Legionowa, Olsztyna, no i o ościennych naszych miast członkowie naszego Ciechanowskiego Związku. Czyli będzie co podziwiać na pewno. Na pewno będzie, tak jest. Dodatkowo będą jeszcze pokaz królików organizowany przez Klub Królika w Polsce. Jeszcze dopytam, będzie można podziwiać, ale także jeśli się coś spodoba, to można zakupić również. Dokładnie. Można podziwiać, ale nadwyżki hodowlane można też kupić będzie na tej wystawie u nas. A czy jeśli ktoś po dzisiejszej audycji chciałby wziąć udział w takiej wystawie, to czy jeszcze jest na to jakaś szansa? Zawsze jest szansa, także zapraszamy wszystkich chętnych. Będzie mógł uczestniczyć, tylko nie będzie po prostu umieszczony już w katalogu, bo katalog poszedł do druku, prawda? A jak to było w poprzednich latach? Czy frekwencja dopisuje? No, jest różnie, prawda? Największa frekwencja była, jak było dziesięciolecie, w 2012 roku, bo było prawie 1500 gołębi zgłoszonych, a tak co roku jest u nas przeważnie właśnie tak 750, 850, także jest taka normalna liczba tych eksponatów. I zwiedzających również w tych latach nie pomniejsza się nam. A skąd pana zamiłowanie do gołębi? Jak to się wszystko zaczęło? No, takie hobby to jak zwykle rodzina. Tata chował gołębie, dziadek chował, wuj. Popatrzyłem na to małego, jak to mówią, człowieka i zafascynowało mnie to. Zacząłem chować gołębie, również teraz papugi. No i zapisałem się do Związku Ciechanowskiego i od 2,5 kadencji jestem prezesem. A ile raz gołębi pan posiada? No ja posiadam 7 raz gołębi. Mm-hmm. A sztuk? A może nie będziemy mówić głośno. A co? I chciałabym zapytać, co na to sąsiedzi, bo wiem, że różnie ludzie podchodzą do tego. Niektórym bardzo przeszkadzają gołębie. No właśnie, trochę to jest teraz problem chowania gołębi w mieście, ale jakoś dajemy sobie z tym radę, chowamy w wolierach, nie wypuszczamy, żeby sąsiedzi właśnie nie denerwowali się, dokładnie. No i wtedy jest spokój między sąsiadami. A kto głównie interesuje się właśnie gołębiami? Czy osoby starsze w średnim wieku, czy młodzi ludzie również? No tu jest właśnie cały problem naszego społeczeństwa. Starzeją się starzy hodowcy, młodzieży jest jak na lekarstwo, wiadomo, MP3, PlayStation, inne zabawy, prawda, przed komputerem. Na żywe stworzenia, no trzeba przy tym chodzić rano, dawać jeść, sprzątać. No i mało tego na rybku jest. Chociaż mamy tam 9 czy 10 osób w naszym stowarzyszeniu juniorów, ale to jest mała ilość na 120 członków, to 10 osób juniorów, to jest bardzo niewielka ilość. Kobiety i dzieci, powiedział pan, że za darmo mogą przyjść na wystawę. Jestem ciekawa, czy kobiety również hodują gołębie. No, kobiety hodują, aczkolwiek u nas jest tylko jedna dziewczynka, co chowa. Juniorka, pani Śmietanko ze Śmiecina i właśnie ona chowa i wystawia gołębie nie tylko w Ciechanowie, ale i na wystawach krajowych. Czyli jest tak jednak kobiety. Zachęcamy kobiety do odwiedzenia wystawy, czyli jeszcze raz na koniec zaproszenie. Kiedy, gdzie, przypomnijmy, o której godzinie? No zapraszamy serdecznie wszystkich w dniach 6-7
lutego w godzinach rozwiedzających od 8 do 14 w sobotę i od 8 do 14 w niedzielę. Wstęp dla kobiet i dla dzieci, młodzieży szkolnej jest wolny. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Zapraszamy. Moim gościem był pan Wojciech Szymański, prezes Ciechanowskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję uprzejmie. Gość poranka.